Jak mniemam, zawory do drugich wrót są gdzieś nad nami. Tylko jak my się dostaniemy tam na górę? Rozejrzę się, zobaczę, co zdołam znaleźć. Ja to bym strzeliła w to, ale jak nie chcą. To trudno. Chyba mogę przeskoczyć na tę rozlatującą się zardzewiałą platformę. To może być droga na górę. Oj. Ale że tam? Że tam. Ładny skok! Ładny, a co ja gadam? Był niesamowity! Nigdy nie widziałem takiej beztroski, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Dzięki, chyba. Mógłby sam poskakać. O! Gotowa? Raz, dwa, trzy, cztery! Korpo szczury! Do naszej tchórze! Zamyt! Zapomniałam słów. Kurde! Chels, zaczęłyśmy tak ostro, a ty znowu te swoje jazdy... Wiesz, to moja stylowa, więc... Nie! Nie! Ogarnij się. Zmieniamy klimat. Nazwy jakiejś potrzebujemy. Mhm. I dopis? Jest jakiś dopis? Tak. Jest. Do nikogo. Jak zaczynałam robotę, musiałam obejrzeć to... treningowe holo. Pamiętam z niego jakieś 2%. Któregoś dnia holo powitało mnie zaporowej rodzinie. Poczułam się jakby A. Przegapili swoją szansę, bo mogliby ją nazwać zaporodziną. Aha, a tego nie zrobili. Oraz B. Pomysł, że kiedykolwiek uznam któregokolwiek współpracownika za rodzinę, jest absurdalny. To jest kwestia różnicy w pracy, gdzie się pracuje i z kim się pracuje. Ale któregoś dnia patrzę, że automatyzacja zredukowała 6-osobowy zespół do mnie i Laury, a ja podpisuję papiery rozwiązujące rodzinę, którą myślałam, że mam. I nagle moja ostatnia współpracowniczka z wyblakłymi tatuażami i wiecznie uniesionymi brwiami opowiada mi dowcipy. Każe słuchać nieznanych mi zespołów i pociesza mnie, kiedy płacze. Było nam razem naprawdę nieźle. Miałyśmy swoje dni tematyczne. Jednego razu, kiedy wrota śluzy były otwarte, położyłyśmy sobie koce plażowe na kładce wieży poboru wody i odbijałyśmy dmuchaną piłkę plażową, którą z jakiegoś powodu trzymałam w swoim pokoju. Laura coś pogmerała przy awaryjnym systemie rozgłoszeniowym i puściła klasyczny surf rock, jakoś tak. Nawet posmarowałyśmy nosy filtrem przeciwsłonecznym. Laura nazwała to Concrete Beach Party, imprezą na betonowej plaży. Kiedy Laura poruszyła kwestię nazw zespołów, od razu wiedziałam, że tak właśnie będziemy się nazywać. Concrete Beach Party. Nie było innej możliwości. Okej. Podnieśliśmy sobie coś i trzeba iść na górę. Concrete Beach Party. Party. O, blisko, córcia. Tylko przeskocz nad dziurą. A jak nie trafię? O ja. A, jesteś tuż nade mną. Spuść mi tylko drabinę. Już. Uwaga na dole. Już raz to robiliśmy. To teraz powinno być łatwo jak wdepnąć w kupę. Chwycisz ten zawór po drugiej stronie? Jeśli po drugiej stronie wygląda tak samo, powinnam poszukać łącznika. Naprawdę chciałabym, żeby tu w którymś momencie coś było z tej strony. Bo to wchodzą za każdym razem. Zupełnie zbędnie. Niepotrzebnie. Odwracam się na wszelki wypadek, czy gdzieś coś nie leży. Bo wiecie, kto wie, gdzie wsadzą kolejne nagrania. Akurat jeżeli o to chodzi, to nie wiem, gdzie co jest. Tam nasza droga prowadzi. Światełko górą wchodzi. Ale wyjść nie pozwalają. Napróbowaliśmy. No dobra. Lepiej tu nie spaść. Och, a tu nic nie ma też? Uważnie? Szkoda. Szkoda, szkoda. Znajdź przejście. Znalazłem.
Hej, Eloy. O! Już całkiem do pływania. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nic nie ma. Ta roślina jest naprawdę niezła. Górą nie. To nie. Dobra, Gildun, przekręć zawór! To nie działa! Ale jesteś. Za ciężkie to dziadostwo. Rzuć okiem za mnie, dobrze? Widzisz coś dużego i... złamanego? Ech. Jesteś duży i złamany, tak? No dobra. A mogę tam wejść jeszcze? Mogę. O, pozwolili. Na dół mogę. Że tam podejdę. Wygląda na to, że przeciwwaga się urwała. Jeśli tam wejdę, mój ciężar może wystarczyć, by znów to poruszyć. Trzymaj się! Dobrze? Mam plan! Muszę się dostać wyżej. Mogłabym się wspiąć po tych gruzach, co zresztą właśnie robię. Po tych gruzach mówisz, tak? Jak zwykle. Jak zwykle. Hop. Hop. No dobra. Hop, hop, hop. Nie doskoczę stąd do przeciwwagi, ale mogę wspiąć się wyżej i przejść ponad nią. Trochę jakby... Masakra. A on nas nie obserwuje może? Parze, jak nam pięknie idzie. A, spadniesz za daleko, dziewczyno! A, o. Kontrolowany upadek! Sprytnie! No i w dół! Teraz będę musiała zejść i włączyć swoją stronę, tak? Oczywiście. To znaczy co? Już prawie mogę skoczyć. Uda ci się! Zobaczymy kolejny szalony skok! Powiem wam, zupełnie nie mam pojęcia, co tam się stało teraz. Ani Eloy nie umarła, ani nie skoczyła, jak chciałam, żeby skoczyła, żeby się tu wspiąć. W ogóle nie wiem, co się stało. Widzieliście to? Jeszcze wyszła po drabinie. Wzeszła? Już sama nie wiem, co tu się stało. Dziwne coś. Jeszcze raz muszę przeciwwagę obiegać od nowa. Ale pojęcia nie mam, co się stało. Naprawdę. Ani trochę w ogóle. Ani... no nie wiem. Nie zareagowała na skok. Nie zareagowała... nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Śmieszne. Popsułam grę znowu. Jak zwykle. Znowu zepsułam coś w grze. No jak zwykle po prostu nie wierzę. Ech. Raz skoro już tu jestem. Chyba nic do skanowania na tej wysokości nie dali. Dobra. Jeho, i jeszcze raz. Wiem, o co chodzi. Taka mini czasówka. Okej. Okay. Cokolwiek to miało być. Wciąż jestem w szoku. Trochę. Nie bardzo wiem, co zaszło, ale okej. Okay. Ani wrzasku, że umarłem, ani nic. Zamknij drogę. Tak jest. Możemy iść dalej. Warto było cię oglądać.
skaczącą z jednej zardzewiałej pułapki na drugą. Jeszcze jest trochę wody, ale dosyć mało, co nie? No, to gdzie ten pierścień? Dobre pytanie. Teraz przynajmniej można tu pływać. Kłapak! Kto kłapak? Bardzo, bardzo duży kłapak! Widzę, Gildun! Bardzo duży, bardzo, bardzo duży! Trzymaj się z daleka! No dobra, to co, będę do niego strzelać. Tylko czym? Bombą odłamkową? Na przykład? Nie wiem, sobie tej bomby. Ojej! Późnia, Felek. A jeśli kłapak połknął ten nasz pierścień, wziął i pożarł go od tak? Zaraz tam pożre mnie. Poszukamy, jak go zabije! No wpadło mi się do... O. Spadło mi się na dół. No zdarza się. Zdarza się. Czekaj, zrobię sobie zmianę amunicji. Wow, 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 wow. Panie, kłapaku. Uparty. Uparty, rdaństwo. Uparty. Przestań mi przeszkadzać. O, mam życie. I brak amunicji. To cię chyba trzeba wykończyć, co? Nie żyje? No. Powiedz mi, jak padnie, dobra? Padł. Jest martwy. Ha! Cudownie. To... Miałeś rację. To coś naprawdę połknęło pierścień. Intuicja starego Gilduna w akcji! Nigdy dotąd mnie nie zawiodła. No pewno czasem prowadzi nieco na okrętkę, ale... Nieważne. Do magazynu! Do łupów! Okej, okay, a co tu jest tam? Co to jest? Więcej skarbów z dawnego świata? To miejsce jest pełne niespodzianek. Rzucimy okiem? Nie chciałeś zajrzeć do magazynu? No tak, ochoczo. Ale wiesz, bo mam jeszcze czas wetknąć nos tu czy tam. No też tak uważam. To jest to, co czytaliśmy już? Dobrze, Shells! Shells, nie myślimy teraz o takich sprawach, okej? Okay? Skup się, dobra? To nawet nie jest... Narada, laska! W sumie to... jak pomyśleć... Gadżety! Musimy mieć gadżety! Naklejki! Nie będziemy prawdziwym zespołem, póki nie obkleimy jakiegoś rządowego budynku naklejkami. Współpracownicy, poproszono mnie o przypomnienie wam, że rozmowy nieistotne dla szkolenia botów nie są zalecane. To co, mówiłaś o niszczeniu mienia państwowego? Właśnie, co mówiłaś na ten temat? Do nikogo. Spędziłyśmy godzinę na oblepianiu bota naszymi wlepkami. Cóż, te wlepki to tak naprawdę karteczki samoprzylepne z mojego biurka. Ukradłyśmy projekty logo innych zespołów, dodając małe czaszeczki, błyskawice i złamane serca dookoła nazwy. I tak nie miałyśmy żadnej prawdziwej roboty do odwalenia. Kiedy się zaczęło, powiedzieli nam, że będziemy lokalnymi doradczyniami i mamy pozorować wykonywanie obowiązków, a boty będą nas naśladowały. Ale te rządowe, te korpo dziady, chyba bez różnicy, głównie nas ignorują albo krzyczą, że włazimy im pod nogi. Dziwaczna, okrągła głowa tego cholernego robota wciąż się za nami obracała, kiedy próbowałyśmy zniknąć mu z pola widzenia, albo niszczyłyśmy mu blachy wlepkami, próbując się przy tym nie śmiać i pytała: witajcie, czy to jest istotne dla mojego treningu? Potem Laura stanęła przed nim i mówi: bocie, to bardzo ważne. W ten sposób wita się Blevinsa, rozumiesz? To znak najgłębszego szacunku. No ale czy bot naprawdę pokaże Blevinsowi palec? Chyba nieco, ale dziewczyna może sobie pomarzyć. Chrzanić gościa, Shelly. No weszło. Dobra, chodź, idziemy tam, chciałeś, nie? Też chciałeś tam i tam. Otwórz drzwi. Wróć do sterowni. A tu nie możemy? Możemy przecież. Spuściliśmy dość wody, by móc zrobić swoje, ale... Ciekawe, czy dałoby radę opróżnić cały zbiornik. Rury, zawory. Może uda mi się odprowadzić stąd wodę. Przejdźmy się. Bo dlaczego nie?
Może w okolicy jest coś, co zobaczy Fokus. Już widzę, co Fokus zobaczyć dużo może. Dużo tutaj... Dobra, pora skierować wodę tam, gdzie trzeba. Mówię to jako ktoś zwykle zakochany w skomplikowanych rzeczach, ale to może być ciut za trudne dla mnie. Nie martw się, myślę, że wiem co i jak. Miód na moje uszy, do każdej pracy jest narzędzie. Nie wolno brać kilofa do odkręcania śrub. Widzę właśnie, poczekaj. Za wody dla opornych, hej Shelley. Kwietu niczym w jakimś robocim piekle. Przyszłam rano, jak zwykle jakiś niedopieczony, chromowany palant dobijał się do zamkniętej drzwi pomieszczenia ze zbiornikiem, wyjąc o konieczności posiadania dostępu do całego obiektu. Jego mechaniczny głos w połączeniu z klekotem metalowych kończyn sprawił, że tło dźwiękowe zabrzmiało mi jak utwór jednej z niszowych niemieckich kapel postpunkowych. Już tyle razy im mówiłam, każdej nocy sieć rur jest odłączana, aby zbiornik mógł się znowu napełnić i każdego ranka trzeba ją zresetować ręcznie. Wystarczy przekręcić te takie zaworki, aby woda popłynęła prosto do pompy. Pozostałe roboty wydają się to rozumieć, ale temu jednemu coś ciągle odbija. To znaczy wiem, że mamy odgrywać rolę lokalnych doradczyń, ale robi się z tego jakaś parodia. Czy mam wyryć te instrukcje na ich głupich, lśniących pyszczkach? No dobrze. Kręcimy. Oj, trzeba sprawdzać. Oj, ojej, ojeju. Ten jest zerwany. To może tak. O, popłynęło dalej. Ten jest działający. Ten jest trochę działający. Nie do końca tak. No poczekaj, jeszcze nie skończyliśmy. W ogóle to... Masz idziemy... głowę na karku, kobito. Umysł do niuansów i z finezją. Ja to nie, zupełnie. Nie gildun. Ale... A, bo tu nie ma tego, kurka. Dobrze, rozumiem. Rozumiem, tu nie ma kurka, tam są kurki. Tego by trzeba doprowadzić. Muszę w drugą stronę zacząć kręcić. Poważnie. Tutaj... Ten leci całkiem dobrze. No i znowu kręcę w przeciwną stronę, niż bym chciała. No nic. Ten leci tutaj. Ta praca wymaga sporej dozy cierpliwości, prawda? Ach, no. Obawiam się, że jestem niecierpliwy po matce. Aż tak? To powinno wystarczyć. Powinnam wracać. Zobaczyć, czy to rozwiązało nasz problem. Naprawiłeś to? Jasne, że tak. Nie było zagwozdki, której byś nie odgwoździła, prawda? Wrota otwarte! Pewnie były zamknięte z powodu zalania. Tam nie wchodzę, bo tam zginę. Z tej strony nic nie ma. Tu gdzieś były drzwi jeszcze jedne. Tu są. Mogę wrócić na górę, a mogę wejść tutaj. Przepraszam. No. To musi prowadzić na niższy poziom. Ale tu jest jakby woda. Ale tu śmierdzi. Czujesz? Pachnie jak okolice kuźni we Włości. To już chyba wszystko. Powinnam wracać do Gilduna. Za chwilę. Tu stoi. Tak w ogóle. Widzisz? Obczaj to! Mogłybyśmy walić w tę rurę, łapiesz? No i... Możemy to samplować, czy... Pewnie! Wrzucimy to po... O, sorki. Poczekaj. Laura? Ja... Zrobimy małą przerwę. Laura... Hej! Laura! Chyba się coś stało. Czuję się zażenowana na myśl o tym, jak wyszłam z pompowni za Laurą niczym zbity szczeniak. Zastanawiając się, co ja najlepszego zrobiłam, a ona poszła do pokoju, trzasnęła drzwiami i zaczęła po prostu krzyczeć.
strach przed opuszczeniem jest dziwacznie egoistyczny. Zakłada z góry, że mała, biedna ty ma tyle niszczycielskie mocy, że może przepędzić precz każdą osobę, na której ci zależy. W każdym razie siedzimy na dnie tamy, ona po jednej stronie drzwi, ja po drugiej, i mówi mi, że Metallurgic wykupiło dom jej mamy, w zasadzie całe osiedle, pod nową farmę serwerów. Och Boże, nawet nie lubię tego domu, powiedziała. Nawet nie lubię Indianapolis. Jak byłam dzieckiem, nienawidziłam każdej minuty w tamtym mieście. Kiedy nam powiedzieli, że mamy opuścić zaporę, wróciłam do pokoju, siadłam na łóżku i modliłam się do Boga, w którego nawet nie wierzę, żebym nie musiała wracać do domu i pokazywać się na werandzie mamy z walizką i bukietem głupich wymówek. Próbowała brzmieć, jakby wcale nie płakała, ale brzmiała, jakby płakała. Moje głupie życzenie się spełniło, nie? Spytałam, gdzie pójdzie, a ona się zaśmiała. Gdzie indziej mogłaby iść? Wróci do domu, pomóc mamie się spakować, przeprowadzą się do jakiejś ciemnej, jednopokojowej dziury na wynajem, na którą będą mogły sobie pozwolić z zapomogi wysiedleńczej od Metallurgic. Myślałam, że będę jednym z tych przegrywów, co świętują swoją 40, wciąż mieszkając w domu rodziców, ale teraz nawet tego nie będę miała. Nie wiedziałam, jak jej poprawić nastrój, więc siedziałam po drugiej stronie drzwi i zaczęłam śpiewać piosenkę, nad którą pracowałyśmy. Tę o byciu dwiema ostatnimi laskami na świecie. W końcu do mnie dołączyła. Uściski Shelly. Powiem wam, odcinek jest naprawdę długi już. I pasowałoby go kończyć powoli. Ech, no ale już chciałabym dokończyć też tą przestrzeń tutaj. Mogę wyjść tędy, mogę wyjść tą drugą stroną. Prawie idę tędy. Bo tak można. Idzie za mną, idzie. No, a wracając do kwestii tego tam magazynu. No. To co tam w kwestii magazynu? Nie powie mi? Panie, bo nie mogę... Ale jesteś. Nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać! No widzę. No widzę! Już prawie! No dobra. Już niebawem będę miał lusterko w ręce. Jak kiedyś razem z mamą. Poważnie rozmawiamy tu o lusterku? Pomysł nie najgorszy. Miły taki właściwie. No i co, zamknięte? Ciekawe, czy to jest na tyle proste, że ma być tak, jak jest. Co? Co ty robisz z rękami, kobieto? A kręcę sobie. Proszę. Patrz, co się dzieje. Chodź. Nie wierzę, że to zadziałało. Myślałem, że oszalałaś, jak tak głaskałaś powietrze. Masz tutaj to lusterko? Gildun? Wszystko dobrze? Byłem pewien, że widziałem. To lustereczko. Byłem pewien. W tym oto okienku. A to... No jasne. Gra świateł. Zupełnie nic. Przykro mi, Gildun. To było dla ciebie ważne. No, cóż. Tak samo jak każde cacko przedwiecznych. Przecież mnie znasz. Dobra, jest dobrze. Poza tym, czym są łupy przy kopaniu? Kopanie się liczy, kobito. Kopanie, nie okruchy. A kopanie było, że hej, i niech to wielki miech, nigdy go nie zapomnę. No dobra, chyba mamy coś do naprawienia, co nie? O, a jakbym znalazła coś, co by wyglądało jak to lusterko, nie chciałbyś? Bo trochę smutno teraz. O.
Jestem pewna, że w którejś z moich śmieciach znajdzie się takie coś. Znaczy, to wszystko. Zagramy razem może ile? Ze dwa razy góra? Nie, sześć. Trasa pożegnalna! Wspominkowa za jakieś pół roku. Zespoły ciągle tak robią. Dla kochających fanów. A ty w kółko to samo, Shelly. Możemy ćwiczyć w holoprojektorze. Ludzie zawsze tak mówią. No. Pokłóciłyśmy się z Laurą. Po próbie poszłyśmy się napić. W centrum Cody jest Robar, więc wezwałyśmy autonomika i pojechałyśmy tam. Byłyśmy tam jedynymi ludźmi. Kiedy zamknęli park, Cody stało się wymarłym miastem. Im więcej piłyśmy, tym bardziej pasywno-agresywne robiły się nasze żarty, aż straciłyśmy nad nami kontrolę. Zawisły w przestrzeni między nami i nim się zorientowałyśmy, zaczęłyśmy się na siebie wydzielać. Myślałam, że przecież to nie ja ją opuszczam, tylko ona mnie. Zgaduję, że ona myślała coś podobnego. Przez dłuższą chwilę milczałyśmy. Wypiłyśmy więcej. W końcu Laura zamówiła autonomika i się do niego załadowałyśmy, siadając na tylnym siedzeniu tak daleko od siebie, jak to było możliwe. Gapiłyśmy się na świat przez szyby. Wtedy usłyszałam własny głos. Chrzanić to mał gdzieś, czy będziesz utrzymywać ze mną kontakt. Ja zamierzam utrzymywać go z tobą. Czy ci się podoba, czy nie. Nie pozbędziesz się mnie nigdy. Laura patrzyła na mnie przez wieczność. Myślałam, że zacznie wrzeszczeć, ale położyła swoją dłoń na mojej i po prostu razem tam siedziałyśmy. Do dna Shelly. Dobrze przeczytałam? Tak, dobrze. W porządku. W porządku. No dobra. Tu mamy coś. Dobra. Naprawmy panel i wyłączmy to miejsce. A tu coś mamy też, czy nie bardzo? Ciasno. Ech. A tu? Ach, skrzynia. Poproszę. Marszczę, drut, płomień, chłodziwo. Czemu nie dają tych rzeczy, które nam są potrzebne? Gościu, wystraszyłeś mnie. To dużo ładniejsze, nie? Co oznacza? To oznacza, że działa. Na kuźnie! Jesteś cudna! Pewnie często to słyszysz, założę się, że tak. Ja... zdarzyło mi się to usłyszeć kilka razy. O, jeszcze skromna! Historyk sztuki przedwiecznych, najlepszy kopacz w całej Włości, a teraz udaje skromną! Wiesz, nie zrobiłam tego sama, Gildun. Nie. No pewnie, że nie. To co teraz zamierzasz? Wracasz do Włości? I pozbawić lud pieśni kresu opowieści o tym spotkaniu? Skąd ta myśl? Zostanę tam na dłużej. Ale wiesz, ciebie też by chcieli posłuchać. Chodź, zrobimy to razem, co? Zbiornik retencyjny pusty. Wnętrze dostępne. Minimalne uszkodzenia spowodowane zalaniem. Wygląda, że zbiornik też jest osuszony. Może rzucę okiem. Kolejna przygoda tak szybko? Jesteś odważniejsza niż ja. Ale to było oczywiste. Dobra, będziemy kończyć. Widzimy się w kolejnym odcinku. Także dziękuję wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. I trzymajcie się wszyscy ciepło. Ty idź przodem. Ja tu zostanę i... ponapawam się Wiktorią jeszcze trochę.